Cześć, cześć, Auryczny Tarot i aura tygodnia od 11 do 17 maja. A więc taki, słuchajcie, tydzień magiczny lub też tydzień uduchowiony, mistrzowski, mam wrażenie. Podejrzewam, że dużo się zmieni w tym tygodniu lub też pewne nastawienia lub przekonania może ulegną zmianie albo będziecie chcieli może coś nowego wprowadzać. Tak nawet niektórzy całkiem nieświadomie. Zaobserwujcie, czy to Was dotyczy. Wszystkim widzom, słuchajcie, przesyłam moc uścisków i podziękowań za to, że jesteście, za to, że komentujecie. Nie przestawajcie. A nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Przechodzimy do czytań. Zobaczmy, co ten tydzień będzie chciał dla Was. I zobaczmy, drogie koziorożce, jaka energia dla Was w tygodniu od 11 do 17 maja. I aura tygodnia dla koziorożców. Jaka energia będzie Was charakteryzowała, drogie koziorożce, a więc jak Wy się będziecie prezentować w tym tygodniu? Jaki akcent tego tygodnia będzie kluczowy, będzie tak naprawdę energią, która będzie Was otaczać? Co stanowi wyzwanie, trudność oraz radę dla Was w tym tygodniu? Drogie koziorożce, tydzień pod hasłem ryzyko, a więc energia Saturna w baranie, a więc dużej indywidualności, inicjatywy, działań takich, które łączą i samokontrolę, i zdyscyplinowanie, a więc możecie mieć taką energię lub ta energia będzie wokół Was gdzieś wirować. To jest, słuchajcie, również tydzień, który w jakiś sposób chce Was uchronić może przed wchodzeniem w jakieś sytuacje trudne, dzięki temu, że wykażecie się na przykład większą cierpliwością i poskromicie pewną porywczość. A więc taki tydzień, który troszeczkę może chcieć Was hamować, troszeczkę będzie chciał Wam pokazywać pewne czułe może punkty, tak Was samych, jak i pewnych okoliczności, abyście na nie zwracały może szczególną uwagę, na przykład w przyszłości. Tu musicie uważać w tym tygodniu na jakieś raptowne, słuchajcie, sytuacje, jakieś takie gwałtowne działania, nawet pewne frustracje, które mogą się chcieć gdzieś pojawiać. Dla niektórych z Was, słuchajcie, ten tydzień będzie Was pchał szczególnie w jakieś ryzykowne sytuacje, po to tylko, żeby wywołać jakby nowe możliwości, aby Was do czegoś zmobilizować, aby pokazać Wam nowe furtki, nowe drzwi. A więc tutaj na to zwróćcie uwagę. Ponadto ten tydzień pokazuje się również dla Was jako mocno angażujący Was w różne sprawy, pracowity nawet bym powiedziała, a także, słuchajcie, sfokusowany na szczegóły. A więc tutaj w tym tygodniu duże skupienie na tym, żeby czegoś nie przeoczyć, bo to może skutkować tym, że pewne sytuacje będą dla Was później kłopotliwe. To, słuchajcie, dla niektórych pewne umowy, które mogą być ryzykowne w tym tygodniu, ponieważ możecie się pochylać nad pewnymi umowami, możecie również zawierać pewne kontrakty, ustalenia, dookreślenia, tak w związkach, jak i w pracy. To tydzień przede wszystkim wywołujący, mam wrażenie, na ring Waszą wolną wolę, więc na ile Wy jesteście bogaci lub też świadomi siebie, na ile nie dajecie sobą kierować, na ile świadomie i samodzielnie podejmujecie pewne decyzje. Zwłaszcza, że Wy mi się też tutaj pokazujecie w akcencie, słuchajcie, pazia kielichów, a więc możecie być po prostu trochę naiwni w tym tygodniu, tak powiem szczerze. Możecie zawierzać pewnym sytuacjom, możecie ufać czemuś bezgranicznie, albo możecie po prostu ufać na przykład czyjemuś danemu słowu lub zapewnieniu. A tu może by należało spojrzeć właśnie komuś na ręce, może by należało czegoś bardziej przypilnować. Jesteście w tym tygodniu oddani temu, co stanowią Wasze pasje, temu, co stanowi Wasze zainteresowania, a więc pochłania Was to, co robicie, tak? Jesteście, wchodzicie w to całym sobą. Natomiast uwaga taka, żebyście faktycznie uważały na odkrywane emocje, na wypowiadane słowa, na to, z czym idziecie do świata, czy aby na pewno ten świat odwzajemnia dokładnie to samo. Bo niestety tutaj w świetle tego ryzyka i tych ukrytych gdzieś kruczków może się pojawiać jakaś pułapka. A więc tu uważajcie na to, żeby się nie zrazić, tak, żeby samemu sobie nie odebrać pewnej radości, tylko dlatego, że
nie macie w czymś zbyt dużego doświadczenia, albo jesteście trochę za mocno ufni. Tutaj, słuchajcie, pokazuje się również karta Archanioła Urielia, który chce Was namówić do tego, żebyście wspierały swoją energetykę poprzez wizualizację tego, że jesteście odziane w purpurowy płaszcz, który ma Was wzmocnić i dać Wam siłę i bogactwo, abyście czuły się pewnie, drogie koziorożca. Więc być może w sytuacjach, które będą Was gdzieś tutaj przyciskały w tym tygodniu za mocno do muru, pozwólcie sobie na chwilę medytacji i odnieście się może do komunikacji właśnie z tym aniołem, aby się wzmocnić, aby napełnić siebie wiarą i napełnić siebie przede wszystkim poczuciem pewności siebie, siły. Ten tydzień, mam wrażenie, będzie trochę chciał kopać dołki pod Waszą pewnością siebie. Mogą chcieć Was tutaj dopadać takie sytuacje, które będą osłabiały Waszą pewność siebie, Waszą samodzielność lub poczucie pewnej kontroli czy też władzy. A więc tutaj dla niektórych ten tydzień pokazuje pewne końce, tak? Pewne końce, coś, co należy uciąć, coś, z czym należy się pożegnać. Dla niektórych ten tydzień pokazuje, słuchajcie, sytuacje krytyczne, bym powiedziała, które mogą być związane i z krytyką, i z tym, że coś będzie stawało trochę okoniem względem Was lub tego, co wokół Was się będzie działo i będzie sprowadzało Was do takiej pozycji, że będziecie musiały, koziorożce, same podjąć jakąś decyzję, same się do czegoś ustosunkować, albo wypić naważone piwo, tak powiem. A więc tutaj ten tydzień może chcieć rozliczać Wam również pewne niefrasobliwości. Ten tydzień, drogie koziorożce, w większości przypadków podsumowuje Wasze samodzielne poczynania, Waszą dojrzałość, Waszą umiejętność funkcjonowania tam, z czym funkcjonujecie, a więc za każdego to będzie inna sytuacja. To jest takie rozliczenie tego, czego dokonałyście. Może na tym polega ryzyko tego tygodnia, aby Wasze intencje, czy też Wasza dobra wola spotkały się z aprobatą i zrozumieniem, jeżeli chodzi o efekt tego, co ten tydzień pokazuje. A może być trudno, słuchajcie, dlatego że pewne rzeczy się tutaj muszą uciąć, pewnym rzeczom trzeba położyć kres. A więc może w tym brać udział jakaś osoba spod znaku powietrza, a więc bliźniak, waga, wodnik, który będzie chciał Wam może coś udowodnić, albo będzie chciał w jakiś sposób sam zadecydować za Was o pewnych sprawach, które mają się skończyć, które mają się uciąć, których ma nastąpić definitywny koniec. A więc tutaj zwróćcie uwagę, czy nie jest Wam odbierana samodzielność pewna w tym tygodniu, czy nie jest coś robione jakby za Waszymi plecami albo Waszymi rękami, nie są wypełniane pewne przestrzenie. Albo w jakiś sposób kieruje Wami w taką stronę, żeby coś się nie udało na przykład. Więc tutaj taki trochę czarny scenariusz, wybaczcie, ale mnie się tutaj tak to pokazuje, że ktoś gdzieś chce jakąś szpilkę Wam w tym tygodniu wbić i to może być po prostu takie trochę trudne. To może być trochę nawet przez Was odbierane jako nieuczciwe. A przede wszystkim to może być ta sytuacja podwyższonego ryzyka, gdzie Wasz drobny błąd albo Wasza nieuwaga, chociażby rozkojarzenie, bo to też zwróćcie na to uwagę, czy w tym tygodniu będziecie dosyć mocno skoncentrowani na tym, co robicie, bo też tutaj mi się pokazuje, że niektóre z koziorożców mogą być zdekoncentrowane, możecie troszeczkę wykazywać zbyt dużą marzycielskość, zbyt dużą ufność względem chociażby powodzenia jakiejś sprawy. A tu się pokazuje, że pewne rzeczy mogą nie pójść po Waszej myśli, mogą być trochę w zupełnie odwrotnej energetyce, niż byście się spodziewały. A więc jeżeli tutaj w tym tygodniu macie się podejmować jakichś samodzielnych kroków, tak naprawdę z wiedzą lub nie wiedzą tego, że ktoś i tak będzie to sprawdzał i chciał zrobić po swojemu, no to może faktycznie postarajcie się najpierw skomunikować z kimś albo nie działać tak zupełnie na własną rękę, żeby nie popełnić jakiegoś błędu lub nie popełnić błędu na czyjeś życzenie, o tak bym powiedziała. To, co jest dla Was wyzwaniem w tym tygodniu, no to ciekawość, słuchajcie. To, żebyście spojrzały, drogie koziorożce, oczami dziecka na pewne radości i pewne szczęście. Żeby ciekawość budziła w Was chęć pobudzania zainteresowań i patrzenia w sposób interesujący na siebie i sytuacje, które Was otaczają. To jest zgłębianie wiedzy na jakiś temat. To jest znajdywanie również odpowiednich punktów jakby na mapie, a więc dociekanie również pewnych spraw. Więc może w tym tygodniu to będzie wyzwaniem dla Was, żeby coś odkryć, żeby odnaleźć, odsłonić, rozszyfrować chociażby również.
Inny aspekt tej karty, ten, o którym mówią aniołowie, to jest to, żebyście ciekawością zachęcali rzeczy nowe i przyciągali je do siebie, a więc żebyście patrzyli w sposób ciekawy na świat, nie zrażali się do sytuacji, które może muszą się pojawić w jakimś konkretnym aspekcie, ale mimo to wyzwaniem dla Was w tym tygodniu jest to, żebyście dalej byli chętni poszukiwać, żebyście byli dalej chętni odkrywać i badać te rewiry, te terytoria, w których się obracacie. Abyście się nie poddawali, mówiąc inaczej, abyście ufali temu, co jest boskim planem i radością życia. A więc tutaj nie traćcie radości, nie traćcie wiary i wolnej woli. Tak mówi ten tydzień. Trudność dla Was, jaka się pojawia, to słaby punkt. A więc to są może sytuacje, które właśnie są związane z tym tygodniem, że gdzieś może będzie coś takiego na Waszej drodze, co niekoniecznie będzie chlubne dla Was. I karta mówi dokładnie w ten sposób. Tylko odważni i szczerzy ludzie pozwalają sobie na bycie słabymi. Zburzenie murów obronnych i ukazanie swojego człowieczeństwa wymaga wielkiej odwagi. Uświadom sobie, jakich mechanizmów obronnych używasz, bo to one oddzielają Cię od Boga i innych ludzi. Poproś anioły, by pomogły Ci odrzucić maski i zasieki. Dzięki temu Twoje prawdziwe ja wyłoni się z nich niczym motyl z kokonu. Twoją nagrodą będzie wolność, miłość i poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Odważ się więc, by być bezbronnym, słabym i szczerym. A więc pozwólcie sobie na to, że nie musicie w tym tygodniu być aż tacy mocni, że też pewne rzeczy nie muszą być takie tip-top. Dopuśćcie pewną słabość, dopuśćcie pewien margines błędu. Odrzućcie, utnijcie, idźcie dalej. Bo to, co jest Wam radzone w tym tygodniu, to uczciwość. A więc anielska mądrość przypomina Ci, że każda Twoja myśl, słowo, emocja czy czyn ma odbicie w Twojej aurze. Jeśli jesteś uczciwy, Twoja aura jest krystalicznie czysta. Każdy wie, że może Ci zaufać i czuje się przy Tobie bezpiecznie. Anioły radzą, byś wejrzał w siebie i wyzbył się wszelkich mrocznych myśli i uczuć. Jeśli staniesz się absolutnie szczery wobec samego siebie, będziesz wewnętrznie spójny i odważysz się na otwartość, bo nie musisz niczego ukrywać. Ludzie będą Cię szanować i ufać Ci. Jeżeli będzie promieniować z Ciebie uczciwość, inni ludzie odpowiedzą Ci szczerością i otwartością. Afirmacja? Jestem szczery w myślach, słowach i uczynkach. A więc ten tydzień może chcieć odkrywać pewne nieuczciwe sytuacje, obnażać je może bardziej albo demaskować i wyciągać pewne sprawy na światło dzienne. Zobaczmy jeszcze, jaka karta od aniołów, ta związkowa, co będą chciały Wam anioły jeszcze przekazać. Karta dla koziorożców. Poprosimy jedną kartę dla koziorożców. A więc informacja dla Was lub dla niektórych z Was, bo pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc może nie musi z każdym rezonować. Już wkrótce. Zdecyduj, czego dokładnie pragniesz, ponieważ to do Ciebie właśnie zmierza. A więc dla niektórych jeszcze taka informacja. Pozytywnej i ochronnej aury tego tygodnia, drogie koziorożce. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia za tydzień. Zapraszam, wodniki.